Kangur tak robi. Tymi małymi łapkami tak. Gdzie jest Emilia? To jego rower jest. O! Lubarski stagista. Lubarski stagista! Tyś jutro będziesz grał! Ozi, teraz... Leć, Adaś, leć! Patrz, szukam już! Zamachem Adrian, dajcie mi to Bliżej przez kamerę. Czekaj, to całego. Ja nie mogę skakać, nie? Żeby nie było tego, że idę i od razu opadam. Co robię? Idę? Skażesz. Można. 3, 2, 1. O! Kamera i od razu. 35. Dobrze. Ale teraz, teraz będzie 40. Ale z zamachem po 40 nie będzie. Jedziemy? Proszę, wszyscy. Czekaj. Uwaga! Góra! Daj! Daj ostatnio na 40 wale. Musi być 40. No dalej. Jedziemy. Spasiba! Góra! Ja pierd... 21, 51. Yeah. Dużo szybko. Jeszcze nie. 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 Dawaj, można? 37 nie. Pokona. Jeszcze nie. Jedziemy. A, zero. A to jest z tym? To jest kiedyś, jakbym się chciał. Nie, trzy, jeden. Chodź. Ja. Dobra, gazety mi wypuszczę, że treningówkę dostał. Teraz mniej. Ile tam miał? 36, 20. A tak, tak, ja bądź, ale technika. Nie, ja po Hiszpanii. Mogę? Jakie mi jest? Ja tu pierwszy. Nie. No jak? Jaka stan z Hiszpanią tu pierwszy? Ola Hiszpania! A jeszcze na jedno dobra. Nie, nie, dobra. Nie, ale co to? Chcę go zniszczyć, dawaj. Ale lądujesz na drugiej. Dobra, to na dwóch. Ostatni, chcę poprawić. On cokolwiek chce ty zrobić, no. Miałeś na dwóch, kur. 25. Gdzie to było? Teraz z rękoma. Tak. W sensie z zamachem, no. 50-20. Nie no, latamy chyba to mat. Coś jest nie tak z tą matą. No już naprawdę pomyślałem, nie? Tak z tą matą. Ej, naprawdę pomyślałem. Zaraz zobacz, teraz będzie próba. Najpierw ważenie? Nie, bez wagi, tylko Jorge, bo się nie waży. What's weight? 66,3. Ojej, taki lekka. Leciutki. Podwozy z powrotem, jedna, druga. Dawaj, dawaj, dołóż ćwiczenie, nie wracaj na sucho.
I wracam do środka, tak? Tak, no. Dwa. Hop, raz. Dziś... Dwa. Tutaj zrobił. Hop, brawa. Hop. On żeby się wyżej, żeby się wyżej. Brawa. I o drugiej strony wszystko to samo. Tak, tak. Tak jest. Papaj. Kurczę, telefon nie wziąłem. Nie. Pięknie się nagrało. Lat. Krzysztof Błaszczykowski. Zwariował. Karpeta. Karpeta. Biegowa. Marco, kochano! Jaka cyferka? Oja! Brawo! 3-0, ulubiony tenisista. Federer. Mamy US Open. Dawid, będzie komplet w sobotę? Nie ma innej opcji. Pamiętasz swój mecz przy największej publiczności? Przy jakiej grałeś? Tutaj? Ogólnie. Jaki to mógł być mecz? Ile to mogło być publiczności? To chyba była pierwsza kolejka albo druga z Legią Warszawa na wyjeździe. Wtedy niestety 1-0 przegraliśmy. Muci na strzelił bramkę. To było z 2 lata temu? Chyba tak. To wtedy, no wiadomo, na Legii otwarcie tam wszyscy się zebrali, więc dużo. No ale myślę, że teraz atmosfera będzie o wiele lepsza w sobotę. Krzysiek, jeśli mogę Ciebie jeszcze zadać. Po pierwsze, będzie komplet jutro? Kibice. Mam nadzieję, że tak. A pamiętasz swój mecz przy największej publiczności? Jaki to mógł być mecz? 50 tysięcy w Japonii. W Japonii.
Jest różnica pewnie, co? Czy tam kibica trochę inaczej podchodzą? Trochę inny profil kibica jest, trochę wyższa średnia wiekowa bym powiedział, ale atmosfera jest fajna. Nie daje się tylko odczuć na czasie meczu. Łukasz, będzie komplet jutro? Jeden musi być. Pamiętasz swój mecz przy największej publiczności? Kiedy to mogło być? Co to mógł być za mecz? Chyba na Spartaku Moskwa. Plus minus, ile tam mogło być ludzi? 4 dychy. A ty pamiętasz swój mecz przy największej publiczności? Największej... Chyba Stadion Hamon, jak podajemy. Co robią? I tam było chyba 60. 60. A u nas w sobotę będzie komplet? No, mam nadzieję, że będzie. A ty pamiętasz swój mecz przy największej liczbie kibiców? Jaki grałeś? Nie pamiętam. Na Widzewie był komplet, grałem ze dwa razy, no, grałem i był komplet, ale na Widzewie chyba też ma 18. A we Francji jak byłeś? Tam, czy tam inaczej było trochę? Nie, był raz grałem na Sedan, puchar na Francji, no i był też komplet, to tam duży stadion, no, tylko nie wiem ile tam ludzi tam może chodzić, ale pewnie 20 parę. To jest fajna atmosfera. Dobra. No na pewno, na pewno. Także czekamy na jutro. Chłopie. Andrzej, otwórz. Andrzejku, otwórz no też bije. A pamiętasz swój mecz przy największej liczbie publiczności? Jaki grałeś? 12 tysięcy. Tak? A jak właśnie kibice w Norwegii? Tam też jest taka kultura kibicowania, czy raczej? No tak, oczywiście. Zwłaszcza w Rosenborgu, największy klub Norwegii, także jest dużo kibiców. Na pewno fajnie się gra przy takiej publiczności. A jutro myślisz, że będzie komplet? Mam nadzieję. Chodzicie na mecze Wisły może? On chodzi. Na stadion? Chodzi. A 2 września wiecie, że jest otwarcie stadionu? Mamy vouchery. Mamy takie vouchery darmowe bilety, które można wymienić, chyba później właśnie na bilety. Proszę bardzo. Dziękuję. Pana również. Jeszcze ktoś pójdzie na mecz? Jeden. Też? Będziesz na meczu? To fajnie. Przyjdziesz, kolego? Chodzisz na mecze Wisły? Może przyjdzie z tatą. To masz dla ciebie na tacie. Proszę bardzo. Robimy zdjęcie z narciarzem? Chcecie zdjęcie? Chodźcie sobie zrobimy. To ci czekasz. Śmiało. To zdjęcie. Pokaż narciar ładnie. Dobra. Super! Fiona! Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie mówisz, nie pracował, nie myślał.